party like Chris. Kryminał. Ciekawe za co? Siemaneczko. Lecimy sprawdzić V-Max KTM-a. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, koniecznie zostawcie suba na kanale i lajka pod tym filmem. Lecimy. Dobra, lecimy. Dwój V-Max 4450. 12 rok. Dobra, lecimy z dwój. Gdzie to wyjechałeś na drogę? Dzień dobry. A masz pole? No ja wiem, że mam, no. Ściągnąć kask? Nie. Chwila, bo nie mogę guzika znaleźć. No z garażu wyjeżdżałem, bo linkę zmieniałem sobie. No i co? No i mi się zacinał rollgas, nie? I wcisnąłem, bo ostatnio byliśmy, bo my to jeździmy na kopalnię, nie? No i tam was mi gonią. I pia. Na którą kopalnię? A na Bełchatu. A nie, myślałem, że po tej Grębieli znowu. Tam... Gdzie? Grębielica. A to nie wiem, tam też jest? Tak, ale tam to pierdol dostali śmieci. Na tej krosach. Tak? No. Się zebrały, no powiem szczerze, że jest tu osób trochę takich, no. W okolicy, a no wiem, że nie możemy jeździć, nie? No ale tym bardziej po kopalniach, nie? Bo to jest, kurczę, tam jest... A nie, to tutaj to nawet nie wiem, ale no przeważnie tam na Bełchatu, bo tam to... na Rębielicę nawet nie jedzie, bo tam, mówię, tam chłopaki pilnują sobie tak, że... A to... Nawet dochodzi do tego, że jedno na heli jednego. To na tym, kiedyś tak właśnie słyszałem coś. Mówiłem, że nie możemy nigdzie jeździć, kurczę. No bo on nie zarejestrowany, no i tyle. Nie zarejestrowany, jedynie... Jeszcze uprawnień pewnie nie ma. Jedynie przyczepka i tor, no. Mam D tylko, nie? Jak masz D? Ty masz B. D. B. D to ja byś mógł jeździć. B i C, trzeba, bo... Masz jako, C? Jako kierowca pracuję, no mam dokumenty dać. Nie potrzeba. Gdzie pracujesz jako kierowca? A ja ogólnie tu na weekendy przyjeżdżam, a w Katowicach pracuję w spedycji, nie? Też taki ładny krosik, no bo taki tu... No na sprzedaż jest. Nie, dzięki, kurde, no. Ale tu widzę lepszy sprzęt. Nie to, że lepszy, no w teren to jest lepszy. To innego, no tak, no. No, a ten jest taki na drogi, no. A no. Na autostradę za słaby, a na drogi no musi taki być, bo... No bo tym jeszcze do lasu wjadę, a no. Na taki 1100 to już się nie wiedzie. Nie wiedzie się. No właśnie. A tym się do lasu dojedzie. To jest... Ile tam ma tych motogoli przejechane już? A wie pan co? To jest 12 rok, no na liczniku miał chyba około 150, ale to jest licznik, każdy sobie sam zakłada, tu nie ma licznika, nie? No wiem. Przypuszczam, że będzie raz więcej jeszcze. Pamięci trochę będzie miał, tak? Trochę będzie miał, bo on strasznie, bo ja to tak kupuję bardziej i sprzedaję tak. Aha. Uszkodzone, nie? On był uszkodzony cały był. A gdzie kupujesz? Zniszczony, ale szukam na internecie, jak jakiś zatarty jest, coś takiego, nie? No i tak staram się go... Dobrze, ci się chce przy tym grzebać. No lubię przy tym grzebać, nie? Na tym można zrobić niezłe pieniądze, bo ludzie za to płacą. Tak. Pieniądze, no. Bo to bardzo drogie jest utrzymanie tego. No dokładnie. Poczekaj, odjadę, to dopiero pojedzie. Nie, no ja się nie wybieram nigdzie. Co tam naczelniku? No cześć. No to na razie pozdrawiam, do zobaczenia, cześć. No i tak to wygląda, no kurczę. Nie no, mówię, fajne pieniądze można tym zarobić, jak ci się chce przy tym grzebać, nie? Lubię grzebać, no bo to takie, taka trochę też taka po szkole jestem mechaniczny i tak nie? Zawsze coś tam grzebne, nie? I tu znajomi, bo też tu... Ostatnio powiem szczerze, że się dosyć krosów w okolicy, tak. Dosyć się grono zebrało i jeżdżą. Po tych krzepicach może, wiesz, bo tam na tych krzepicach taki tor był. Tor jest, no, nie? To tylko padło chyba już wszystko, nie? Jest to, ale no to już nikt o to nie dba. To no. Strasznie ciężko się tam jeździ, bo straszne wyboje są, nie? Tor trzeba jednak utrzymywać też, żeby to równe było i te chopki, to wszystko. No a tu na okolice, no jest bieda ogólnie. 250 i wystarczy w teren i przynajmniej nie pali dużo. Tak. No, to 400... jest takie hobby, że no tylko za ten motocykl musisz no, kupić. Jak trafisz do na dobry, to pojedziesz. Dokładnie, no.
A ciężko w tym trafić na dobry, bo tak, to też tak. Utrzymanie tego, co tam stówkę godzin tłok trzeba zmienić, bo to jest takie już wyżyłowane typowo, nie? A już z Francji jak do nas przychodzą, to są takie wyjechane, że... To już tam, no, niektórzy ściągają też, no, ale to... Ale po to się ten motocykl kupuje, po to, żeby tak, trochę pojeździć, żeby się trochę oderwać od tego, od poniedziałku do piątku w trasie. No. Później na weekend. A ty jakieś tutaj jakieś te duże trasy robisz? Nie, ja tak do 400 km dziennie. Bo rejon Śląska, bo ja w Katowicach mieszkam na stałe, nie? Tylko tu na weekendy zjeżdżam. I tak 400 km. Drugi już dzisiaj, kurde. Jeden w Katowicach mieszka, przyjechał sobie pojeździć kładem. Ten sobie w Katowicach mieszka, przyjeżdża tu krosem pojeździć. No. Tak, kładem? Tak. To... Dobra, muszę jechać, na razie. Dobra, no dziękuję. O, w mordę, ale V-Maxa żem sprawdził. No dobra, sprawdzimy chociaż tego V-Maxa. No ciekawie wyszło z tą policją. Dobrze, że policjant się nie dopieprzył jakoś o to fajny. Pogadało się z nim trochę o moto. Także więcej takiej policji u nas. A więc teraz spalę sobie lacia. Oponka już jak widzicie nie domaga. Ale tego wam nie pokażę na filmie, bo filmik spalenia gumy będzie jak 2000 subskrypcji na kanale wpadnie, także już niedużo brakuje. Dawajcie suba na kanale koniecznie. 2000 subów jest. Palę tą gumę, nie do wystrzału, bo dętki mi szkoda, ale co tam, zobaczymy jak pójdzie, czy mi się w ogóle uda. W tym odcinku to wszystko, taka miła kontrola policyjna. Trzymajcie się i narka.